Jak głęboko sięgnąć pamięcią, w zaciszu domowym, pośród gromady słuchaczy ludzie opowiadali sobie wzbudzające dreszcz emocji bajki, baśnie i legendy. Któż z nas nie pamięta opowiadań o tajemniczych, budzących lęk i zachwyt historii, które w ciągu minionych wieków stworzyła wyobraźnia naszych przodków. Opowieści tych, tchnących swoistym urokiem, daremnie by szukać w uczonych rozprawach, gdyż przekazywali je z pokolenia na pokolenie mieszkańcy wsi i miasteczek. To oni stworzyli ową niezwykłą krainę, której bohaterami są rycerze, księżniczki, wiedźmy, krasnale, rozmaite bestie i smoki. Legendy zawierają w sobie elementy folkloru, tradycji, wierzeń, które są ważne dla naszego społeczeństwa. Pozwalają lepiej zrozumieć tło kulturowe i historyczne danego regionu, a także przybliżają w przystępny sposób zasady współżycia społecznego. Uczą, co jest w życiu dobre, a co złe. Dawno, dawno temu w miejscowości Uniejów, a dokładnie w uniejowskim zamku, ukryto skrzynie pełne złota i srebra. Był to bardzo kuszący skarb. Pewnego razu dowiedzieli się o nim zbóje i chcieli go wykraść. Pojmali młodzieńca, który pracował na tamtejszym zamku, aby wyjawił im miejsce ukrycia skarbu. Przerażony młodzieniec o wszystkim opowiedział swojej ukochanej, pięknej Uniejce, białej damie. Uniejka uśpiła młodzieńca i sama poszła rozprawić się ze zbójami. Chciała wyprowadzić ich w pole, czyli na bagna, uratować siebie i uratować skarb. Jest to jednak legenda, która nie ma szczęśliwego zakończenia, ponieważ w ostatnim momencie jeden ze złoczyńców złapał Uniejkę za rękę i pociągnął ją w bagienną otchłań. Od tej pory można spotkać w Uniejowie dziewczę w długiej, białej szacie. Podobno też w trawie można znaleźć monety z licem Uniejki. I tutaj ostrzeżenie. Wszyscy, którzy przyjeżdżają ze złymi zamiarami, usłyszą jęki umierających zbójów. To jest legenda. A jak jest dziś? Oczywiście jest piękny, zabytkowy park, a w nim pomnik Uniejki. Jest też historyczny zamek. Gładko można się przejść wzdłuż warty, aby przejść do uniejowskiego rynku. Ale Uniejów jest też pierwszym w Polsce uzdrowiskiem termalnym, a więc można się również wygrzać w gorących źródłach. Dawno i nie tak dawno temu, czyli legenda i współczesność. Warto odwiedzić. Dawne to były czasy, kiedy młodemu Królestwu Polskiemu rządzonemu przez ród Piastów zagrażały nie tylko sąsiednie mocarstwa, ale i straszne bestie. Nie było grodu ani lasu, w którym nie znalazła się straszna poczwara, pustosząca okoliczne tereny. Smoki, bazyliszek, węże. W różnych regionach Królestwa Polskiego znajdowały się przeróżne potwory. Również ziemia wieluńska była zamieszkiwana przez straszną poczwarę. Żył tam pająk wielkości słonia. Początkowo zabijał zwierzęta leśne, lecz te ze względu przed potworem uciekły z tamtejszych lasów. Wiecznie głodna poczwara zaczęła więc atakować zwierzęta hodowlane. Zrozpaczeni chłopi słali do króla po najdzielniejszych rycerzy. Wielu przybyło, lecz żaden z nich nie mógł pokonać pająka. Rycerze przegrywali, ponosząc śmierć w paszczy bestii. Z czasem rycerstwo unikało terenu ziemi wieluńskiej, a miejscowi chłopi zdani byli jedynie na siebie. Po pewnym czasie zabrakło zwierząt hodowlanych. Pająk zasmakował w rycerzach i zaczął polować na ludzi. Na początku jego ofiarą padali samotnie podróżujący, jednak z czasem bestia coraz bardziej zuchwała pod osłoną nocy wkradała się do wiosek,
skąd porywała ludzi. Ziemia wieluńska zaczęła pustoszeć. Mieszkańcy przesiedlali się na inne tereny w obawie, że również oni zostaną pożarci. Liczba mieszkających tu osób była coraz mniejsza. Ludzie bali się wyjść na pole, aby nie stać się ofiarą potwora. W jednej z chat żyła wdowa z dziećmi. Jej mąż w nocy został pożarty przez pająka. Najstarszy syn, widząc cierpienie bliskich, postanowił rozprawić się z bestią raz na zawsze. Wyszedł z domu za dnia, tak aby nikt go nie widział, i udał się do lasu, gdzie mieszkał przebrzydły potwór. Im bliżej pieczary potwora, tym więcej szczątek ludzi i zwierząt leżało naokoło. Po niecałej godzinie skradania się młodzieniec dotarł na miejsce. Powinienem cię zabić, odezwał się ochrypłym głosem pająk. Przychodzisz wprost na obiad, a ty będziesz głównym daniem, dodał. W tym czasie chłopiec naszykował łuk, do drugiej dłoni ściskał kołczan ze strzałami. Przyszedłem zawrzeć z tobą ugodę, odparł młodzieniec, rozglądając się za pająkiem. Jestem ostatnim obrońcą mojej wioski. Jeśli mnie zabijesz, wszyscy ludzie tam żyjący będą zdani na twą łaskę bądź niełaskę. Jednak zanim podejmiesz tę próbę, musisz wiedzieć, że mam moc i mogę cię pokonać. Ha, 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 pająk się zaśmiał. Przybywali tu rycerze z mieczami, maczugami i łukami. Atakowali mnie po 10, 20 i 30, a ja ich wszystkich zabiłem. I z tobą też się rozprawię. To rzekłszy, potwór wyszedł z jaskini. Młodzieniec uważnie na niego spojrzał, padł na kolana i zaczął szlochać. O ja nieszczęsny, nie mam szans na pokonanie tego wielkiego pająka. Poczwara, słysząc to, zaśmiała się jeszcze głośniej i powiedziała: ha, dam ci szansę, a potem cię zjem. Weź strzałę i spróbuj przebić moją grubą skórę, tak jak robili to inni rycerze. Młodzieniec nie podniósł się, wziął strzałę, naprężył łuk i wystrzelił prosto w oko pająka. Potem następną i kolejną, aż nie przebił wszystkich oczu bestii. Pająk martwy padł przed chłopcem, nie zdążywszy nawet się poruszyć. Młodzieniec wziął miecz i odrąbał ogromną głowę bestii. Związał ją pajęczyną i udał się do wioski. Mieszkańcy już myśleli, że nocą pająk porwał młodzieńca i nikt go więcej nie zobaczy. Jakże wielkie było ich zdziwienie i radość, kiedy zauważyli, że młodzieniec wrócił cały i zdrów, ciągnąc za sobą głowę pająka naszpikowaną strzałami. Natychmiast kazano nabić ją na pal pod kościołem i wyprawić ucztę. Od tamtego dnia miejscowość zwie się Pajęczno. A niech to diabli. Legenda o diable Borucie. Jak wiadomo, czart ten jest, według znanej legendy, mieszkańcem zamku Łęczyckiego i bohaterem licznych przygód. W dawnych wierzeniach słowiańskich istniał demon dusz ludzi zmarłych, pan i władca lasu oraz zwierząt w nim żyjących. W księdze słowiańskich demonów czytamy, że imię Boruta może pochodzić od nazwiska nadanemu od słowa bur, czyli kłótnia, awantura, lub od lasu sosnowego, gdyż po staropolsku Boruta oznacza sosnę. Według legendy Boruta był szlachcicem żyjącym w XIV wieku w drewnianym zamku pomiędzy ówczesnymi wioskami, Ługami i Niwkami. Około roku 1360 podczas budowy Łęczyckiego zamku król Kazimierz Wielki, przejeżdżając w pobliżu swą karetą,
utknął na szerokich mokradłach. Królowi przyszedł z pomocą silny mężczyzna o imieniu Boruta i w zamian za to otrzymał we władanie zamek. Jak chce legenda, Boruta, przenosząc się do otrzymanych włości, zabrał ze sobą garnek złota, a że ten był bardzo ciężki, to wlókł go i w ten sposób wyrył koryto rzeki Listwary. Dlaczego Boruta stał się później diabłem? Ponoć w końcu XIV wieku książę Mazowiecki miał powierzyć Borucie skarb, którego jednak nie zdołał odebrać. Podobno do dziś w lochach zamku siedzi Boruta i pilnuje zdeponowanych skrzyń ze złotem. Czart ten, niesłychanie sprytny i przebiegły, potrafił w zależności od działalności, miejsca i sytuacji, w której przyszło mu działać, przybierać różne postacie. Diabeł Boruta to postać znana z ludowych podań. Na karty literatury wprowadził go Kazimierz Władysław Wójcicki w dziele pod tytułem Klechty, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, które ukazało się w 1837 roku. Zawarł tam utwór zatytułowany Boruta i opisał w nim dzieje diabła z Łęczycy. W Łęczycy do dziś krąży przysłowie: gdzie byś kamieniem rzucił, tam zawsze w diabła trafisz. Obecnie w Łęczyckim zamku znajduje się Muzeum Ziemi Łęczyckiej. W odległej dzisiaj o 4 km od Łęczyckiego zamku wiosce Tłum, na murze wieży potężnej archikolegiaty uwiecznione są ślady Boruty, czyli wgłębienia pozostawione przez jego pazury według legendy spisanej przez Wacława Szymanowskiego w 1863 roku. Zakochany w miejscowej piękności Boruta, na jej polecenie znosił głazy na budowę, jak mu powiedziano, karczmy. Kiedy wyszło na jaw, iż tak naprawdę wystawił potężną świątynię, postanowił zniszczyć swoje dzieło. Na szczęście nie dał rady, a na murze pozostał odcisk czarciej łapy. W rzeczywistości znak cechu murarskiego, budowniczych kościoła. W Muzeum w Łęczycy można oglądać wystawę stałą Diabeł Boruta we współczesnych rzeźbach i legendach. Muzeum posiada największą w Polsce kolekcję rzeźb o treści demonicznej, która tworzona jest od połowy lat 50. Warto poznać wszystkie legendy województwa łódzkiego. Zapraszamy do biblioteki i do wypożyczeń. Zapraszamy też do odwiedzenia pełnych tajemnic miejscowości, o których krążą liczne legendy.